Dzień dobry, Adam Kanik, Bestiska TV. Dzisiaj naszym gościem jest pan Stanisław Baczyński, radny Sejmiku Wojewódzkiego. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Panie Stanisławie, ma pan ogromne doświadczenie samorządowe. Był pan przez wiele kadencji wójtem w gminie Łękawica, z której pan pochodzi. No i tak powiedzmy sobie szczerze, no po co panu kolejna kadencja? Dlatego, żeby spożytkować swoje cenne doświadczenia. Sam się nad tym zastanawiam, jak się to fajnie ułożyło, że było mi dane być radnym gminnym, wójtem gminy, później być radnym powiatowym, być przewodniczącym Rady Powiatu. No a ostatnia, najdłuższa w moim życiu kadencja, 5,5-letnia, to radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Bardzo cenne doświadczenia, styk z bardzo wieloma ludźmi, którzy wnoszą do mojego życia no, wiele ciekawych rzeczy. No podkreśla pan, że to była najdłuższa kadencja, 5,5 roku. Co udało się zdziałać w tym czasie na rzecz tutaj naszego subregionu? Myślę, że najważniejsza rzecz to jest taka, że władze województwa śląskiego zauważyły subregion południowy i doceniły bardziej niż w poprzednich kadencjach. To widać po środkach zainwestowanych w infrastrukturę, przede wszystkim w drogi. No i pewnego rodzaju przesłanie też na przyszłość, bo te plany, czy te środki, które są zapisane w WPF-ie na infrastrukturę w subregionie południowym, to jest kwestia i melodia realizacji przyszłości. Poza tym trzeba powiedzieć, że wstępny podział środków europejskich dla subregionu południowego no był taki, powiem, nieodpowiedni. Udało się te dysproporcje wyrównać. Zdobyliśmy na plus 56 milionów euro. Dysponujemy w tej chwili w subregionie południowym środkami na następną perspektywę rzędu 156 czy 158 milionów euro, co nam daje szansę też rozwoju, a przecież o to w tym wszystkim chodzi. Ponadto w dziedzinie kultury, no pamiętajmy, że mieliśmy w minionej kadencji rok Górali, który pięknie pokazał tutaj nasz region. No i udało się jeszcze zmieścić jedną fajną imprezę, rozpoczęcie sezonu pasterskiego w Rychwałdzie. To już wchodzi w cykliczność. Myślę, że będzie powtarzalne w następnych latach, w następnych kadencjach. No i tym sposobem subregion poszedł do góry. Czyli uważa pan, że Podbeskidzie, Żywiecczyzna, Śląsk Cieszyński stają się coraz bardziej zauważalne na tle województwa? Myślę, że jesteśmy integralną częścią województwa śląskiego. Mamy swoje miejsce, znaczenie, rolę do odegrania. Jesteśmy bardzo ciekawą częścią, taką, która może się najbardziej dynamicznie chyba w najbliższym czasie rozwijać. Wspomnę tylko, że ostatnio tu w Bielsku pokazane plany kolejowe odnośnie rewitalizacji linii 97, linii 139, 190, łącznica w Żywcu. To są wszystko te rzeczy, które mogą przysłużyć się dobrze rozwojowi regionu. A czy zgodziłby się pan z taką opinią, że nawet w porównaniu do Bielska-Białej, do powiatu bielskiego, no powiat żywiecki jest trochę zaniedbany? Powiat żywiecki bardzo dynamicznie w ostatnich latach nadrabia zaległości w różnych obszarach, co świetnie, myślę, widać i co świetnie jest pokazywane przez władze powiatu, gmin. Gdyby w takim tempie w dalszym ciągu prowadzić rozwój tego sektora publicznego, nie mamy się czego wstydzić. A co z drogami lokalnymi, powiatowymi, wojewódzkimi? To jest temat, który ciągle żyje. Powiem tak, nakłady na drogi w minionej kadencji na drogi wojewódzkie to jest rząd 27 miliarda złotych. To są pieniądze, których Zarząd Dróg Wojewódzkich chyba nigdy nie widział. I to, jak już wcześniej wspomniałem, widać. Niemniej jednak to nie jest jeszcze wszystko, co jest możliwe, co jest potrzebne. I tych nakładów potrzeba nam jeszcze więcej. Tak na drogi wojewódzkie, jak na drogi powiatowe, jak na drogi gminne. Bardzo dużo potrzeb zostało zaspokojonych z programu Polski Ład. Tutaj trzeba powiedzieć, że samorządy
od wojewódzkiego po gminne świetnie się spisały i te efekty są zauważalne. Nie wiem, chyba potrzeba nam jeszcze więcej programów krajowych, dostępnych, z dobrą propozycją finansowania, żebyśmy doprowadzili drogi do odpowiedniego stanu. Mhm. Zasiada pan w Radzie Nadzorczej spółki, która zajmuje się odpadami. Czego tam się pan dowiedział o ekologii na przykład? No bo to jest temat, który przez najbliższą kadencję na pewno będzie głośno powtarzany. To nie tylko, że jestem w Radzie Nadzorczej, ja jestem jednym z założycieli tej spółki od samego początku. Na Żywiecczyźnie zresztą rozpoczął się ten wielki proces gospodarki odpadami, segregacji u źródeł, worków, dzisiaj pojemników. Uzupełniamy cały wachlarz usług związanych ze zbiórką odpadów. Czego się dowiedziałem? No, bardzo wielu rzeczy, o których opowiadać by można było bez końca. Niemniej jednak spółka Beskid w tej chwili w idealny sposób wręcz wpisuje się w zagadnienia Polskiego Ładu, ale te pozytywne w zakresie zbiórki odpadów, ich przetwarzania, recyklingu, puszczania w obieg zamknięty, no i w całą gospodarkę, która przecież jest nastawiona na ekologię. Mhm. A czy uważa pan, że na południu województwa śląskiego powinna powstać spalarnia śmieci? A jeśli nie, to jakie inne rozwiązania mamy, żeby nie zostać zasypanym tymi śmieciami, których jest coraz więcej niestety? Znaczy jest dużo opracowań naukowych, które mówią, że spalarnie odpadów to jest rozwiązanie potrzebne na dzisiejsze czasy. Niemniej jednak z punktu widzenia społecznego są to przedsięwzięcia, które są bardzo trudne do zlokalizowania, do realizacji. Musimy szukać różnych rozwiązań. To jeżeli nie da się zrobić tego poprzez utylizację termiczną odpadu, bo tak się to powinno, takiej terminologii powinniśmy używać, no to trzeba szukać innych rozwiązań, żeby z odpadami sobie poradzić, bo rozwinięta konsumpcja, pobudzona gospodarka to jest również przyrost odpadów, a z tego nie da się rzucać do rowu. To są różnego rodzaju procesy, którymi muszą być poddawane odpady, żeby w naturalny sposób ulegały one biodegradacji. A z perspektywy tych 5,5 roku jako radny Sejmiku Wojewódzkiego, czy coś można było zrobić lepiej? Czy jest żal, że czegoś się nie wykonało? No na pewno. Zawsze można było mieć czy dać więcej środków na drogi. Zawsze można było mieć więcej instytucji współprowadzonych przez województwo śląskie. Zawsze można było coś lepiej poukładać. Ale trzeba powiedzieć, że po tej kadencji zostawiamy budżet województwa wręcz w świetnej sytuacji. Mamy o połowę zmniejszone zadłużenie, 2 razy większy budżet, świetne współczynniki absorpcyjne budżetu. To jest świetnie przygotowany budżet województwa śląskiego na start w następną kadencję. W połączeniu z wielkimi środkami, które udało się zdobyć, mówię o perspektywie unijnej, to jest 5,1 miliarda euro, to naprawdę jest bardzo dużo środków do zagospodarowania. Czyli jest potencjał na kolejne inwestycje. Jest potencjał, z czego się bardzo cieszę. Cieszę się z tego, że mogłem do tego przyłożyć rękę. Cieszę się, że spotkałem na swojej drodze wspaniałych ludzi. Wspomnę tutaj przewodniczącego sejmiku Jana Kawuloka, z którym się świetnie współpracowało. No i tak to jest dobrze, jak się ludzie rozumieją bez słów, a dążą w odpowiednim kierunku. A jak pan ocenia współpracę z ministrami, posłami tutaj z naszego regionu? Gdybyśmy nie mieli dobrej współpracy z ministrami, to nie byłoby takich efektów. Nie byłoby 5,1 miliarda euro na następną perspektywę unijną w województwie śląskim. Nie byłoby tylu różnych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Nie byłoby całego spektrum działań, którym zostało obdarzone to województwo i nasz subregion. Świetna współpraca, ja sobie bardzo to cenię. To nawet trudno jest mówić, jak to ocenić, bo niejednokrotnie sprowadza się to do różnego rodzaju kontaktów, telefonów, dzień w nocy, ale jedno było w tym fajne, żeśmy się nawzajem wspólnie rozumieli, uzupełniali i że wychodzi coś dla tego regionu takiego pozytywnego.
A jakie najważniejsze inwestycje w regionie chciałby Pan jeszcze zrealizować w najbliższych latach? Na pewno marzy mi się, jest przebudowywana w tej chwili droga DW948 i DW946. Marzy mi się, żebym doczekał, kiedy będzie przebudowana droga DW945 i to od Żywca aż do granicy z Polski, no właściwie do granicy województwa i granicy Polski w Korwilowie. To jest takie przedsięwzięcie za 300 milionów złotych zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej. Są rozpisywane przetargi. Chciałbym, żeby to po prostu wypaliło. To jest, kto to polepszy układ komunikacyjny Żywiecczyzny. Ponadto na Żywiecczyźnie potrzeba nam jeszcze jednej drogi, bardzo strategicznej. Myśmy ją nazwali obwodnicą raz południową, raz północną, ale mniejsza o to, czy ona jest południowa, czy północna, obwodnica Żywca, która będzie połączeniem pomiędzy S1 a rondem Szpital, tak to nazywam. To jest rondo Szpital, to jest rondo wybudowane przez powiat na skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej i powiatowej, a prowadzącej do szpitala. I tym sposobem moglibyśmy uchronić całą aglomerację żywiecką, czy miasto Żywiec od wszystkich samochodów przejeżdżających przez miasto. Tranzytem przez miasto, zmniejszyć smog, a jednocześnie polepszyć dojazd do szpitala i od strony Bielska, i od strony, no powiedzmy sobie, gmin Węgierska Górka, Milówka, Rajcza, Łysowy. A Beskidzka droga integracyjna? Świetna sprawa. To jest projekt, który nabiera barw i który zostanie zrealizowany prędzej czy później ku chwale i pożytkowi tego regionu. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem był Pan Stanisław Baczyński, radny Sejmiku Wojewódzkiego. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam i przy tej okazji życzę już dzisiaj zdrowych, wesołych świąt wielkanocnych.